Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj kolejna porcja odpowiedzi. Zapytanie internauty, witam, mam pytanie, na ile dni wcześniej należy złożyć do ZUS-u wniosek o komisję, aby uzyskać zasiłek rehabilitacyjny? Obecnie jestem na zasiłku chorobowym do dnia 21 lutego 2013 roku. Mam przepuklinę kręgosłupa lędźwiowego, kręgosłup, a ból ogranicza moją sprawność. Pozdrawiam. Odpowiedź jest w sumie prosta. Najlepiej to zrobić najpóźniej w czwartym miesiącu zwolnienia, czyli na dwa miesiące przed 182 dniem zwolnienia. Dlaczego? Ponieważ ZUS ma wtedy czas, a mają miesiąc czasu na rozpatrzenie wniosku i jest najzupełniej jasna sytuacja, co dalej robić, jak się te 182 dni zwolnienia skończy. Czyli po prostu, czy wracać do pracy, prawda, jak ta komisja zasiłku rehabilitacyjnego nie da, czy dalej korzystać ze świadczeń ZUS. Natomiast jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, oczywiście zapraszam Cię do komentarzy tutaj poniżej tego przypadku. Zapraszam Cię również na moją stronę zwolnienielekarskie.pl, gdzie opisuję podobne sytuacje i możesz tam zapisać się do bezpłatnego newslettera. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i naprawdę pamiętaj o tym, żeby ten wniosek o świadczenie rehabilitacyjne został wysłany na tyle wcześnie, żebyś nie miał tej sytuacji, kończy się 182 dni i nie wiadomo co robić. Brać kolejne zwolnienie, wracać do pracy, no ale jak ZUS przyzna świadczenie, no to co dalej robić. Także na tym kończę i jeszcze raz zapraszam Cię do komentarza tego przypadku.